Zarząd Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz zaprasza wszystkich dotychczasowych abonentów do podpisywania nowych umów abonenckich na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie cyfrowej telewizji kablowej DVB-C. Informujemy, że wszelkie dotychczas podpisane przez abonentów umowy i aneksy poza pakietem Canal Plus Premium tracą moc i nie zwalniają z obowiązku podpisania nowych umów. Zapraszamy osobiście do naszego biura obsługi klienta przy ulicy Lechonia 2 w Zgierzu, w budynku Bogdanki na parterze, do 31 marca bieżącego roku. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy BOK osobiście lub pod numerem telefonu 42 716 16 90 w godzinach otwarcia biura. K-Smile Twój Zdrowy Uśmiech jest prywatną praktyką stomatologiczną w Zgierzu. W gabinecie zastosowaliśmy najwyższej jakości nowoczesne, zaawansowane technologicznie sprzęty i narzędzia wiodących zagranicznych marek. Używając wysokiej klasy materiałów oraz nowych technik i narzędzi, gwarantujemy najwyższą jakość leczenia, które popieramy naszą wiedzą i doświadczeniem. W gabinecie świadczone są usługi ze wszystkich dziedzin stomatologii. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, starając się jak najdokładniej zrozumieć, doradzić i pomóc w danej sytuacji. K-Smile. Razem zadbajmy o Twój zdrowy uśmiech. Pięć numerów w jednym abonamencie już za jedyne 55 zł i rozmawiasz ile chcesz ze wszystkimi. Internet Ultra LTE od 10 zł miesięcznie, iPhone'y od złotówki, miksy z telefonami od 20 zł miesięcznie, pakiety telewizyjne i HBO w abonamentach, do umów upominki i bony Sodexo w prezencie. To wszystko w salonie Play przy placu Kilińskiego pod filarami. Salon zaprasza, przyjdź i sprawdź, czekamy. Regulamin i szczegóły oferty dostępne u sprzedawcy. Spędzasz dużo czasu przed komputerem, smartfonem lub tabletem? Może warto w końcu zadbać o swój wzrok? Tylko Vital Optica, specjalne szkła do pracy biurowej Ideal Max Blue UV, chroniące przed niebieskim światłem z urządzeń cyfrowych. Zgierz, plac Kilińskiego 9, Gałczyńskiego 40. Infolinia 42 715 55 55. www.italooptica.pl. Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego Centrum Rehabilitacji RechMed na ulicy Armii Krajowej 2 w Zgierzu. Najnowocześniejsza metoda i najskuteczniejsza terapia przy nietrzymaniu moczu i dysfunkcji seksualnej. Jeśli cierpisz na dolegliwości związane z bólem kręgosłupa, stawów, rwą kulszową, ostrogą piętową, zapaleniem ścięgna Achillesa, łokciem tenisisty albo doznałeś kontuzji, zadzwoń do nas. 690 829 242 oraz 601 184 052. Dobry wieczór, jest poniedziałek, 30 stycznia, Emila Okupska. Zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś powiemy m.in. o pierwszej takiej w historii naszego miasta umowie na partnerstwo publiczno-prywatne. Dzięki niej wszystkie placówki oświatowe zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji. Jest to kierunek, który pozwoli całemu krajowi naszemu zmniejszyć zużycie energii, zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko i wpisuje się wyśmienicie w strategię naszej grupy ENGIE. Pokażemy także efekty akcji radnych z osiedla Podleśna. Ponad 1000 zebranych maskotek ma pomóc dzieciom w walce z traumą. Spakowaliśmy kilka pluszaczków i przynieśliśmy, także miejmy nadzieję, że się przydadzą. Za nami styczniowa pierwsza w tym roku sesja powiatu. Na niej przedstawiciele służb mundurowych zaprezentowali swoje dotychczasowe działania w zakresie profilaktyki. Omówiono także cele na ten rok. Ponadto radni dzięki współpracy powiatu z gminami zapewnili transport dzieci do szkół. Zanim jednak przystąpiono do porządku obrad, radni wysłuchali wystąpienia przedstawicieli Stowarzyszenia Zgierskiego Hospicjum. Pierwsza w tym roku sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Jerzego Nastalczyka. Wieloletni działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej zmarł 30 grudnia 2016 roku.
Następnie przystąpiono do porządku obrad. Początek roku sprzyja wszelkim podsumowaniom i planom na przyszłe lata. Dlatego też przedstawiciele policji przekonywali radnych, jak ważna jest profilaktyka społeczna, którą na terenie naszego powiatu policja prowadzi wśród różnych grup wiekowych. W wystąpieniu nie zabrakło także planowanych akcji, które policja chce zrealizować w tym roku. Wiele mamy do zaoferowania, ale będziemy chcieli włączyć też do współpracy, zaprosić też i samorządy oraz też różne instytucje, które z nami współpracują, ponieważ profilaktyka społeczna to jest taki obszar, w którym tak naprawdę im bardziej połączymy wszyscy razem siły, tym większe te rezultaty można osiągnąć. Prezentację z założeniami na przyszły rok przygotowała także Straż Pożarna. Wiele akcji, które od lat realizuje, będzie nadal kontynuować, a są to m.in. takie przedsięwzięcia jak ćwiczenia ewakuacyjne w szkołach czy przeglądy w obiektach komunalnych, ponieważ nie ma tygodnia, aby w naszym powiecie nie dochodziło do pożaru właśnie w takich budynkach. Dlatego tak ważna jest profilaktyka wśród naszych mieszkańców. Żeby te przeglądy były robione sukcesywnie, żeby dbano o stan przewodów kominowych, spalinowych, żeby nie gromadzić śmieci, prawda, na klatkach schodowych, jak również materiałów pożarowo niebezpiecznych w piwnicach, na strychach, ponieważ to utrudnia nam działania ratowniczo-gaśnicze. Podjętych na sesji uchwałach przeważały te związane z oświatą. I tu radni zdecydowali m.in. o tym, że organizacją młodzieżowych igrzysk olimpijskich jak co roku zajmie się Zgierz i Aleksandrów Łódzki. Przeznaczamy na to środki finansowe. W jednym wypadku jest to tam 40 tysięcy, w drugiej chyba 5 tysięcy. Przeznaczamy te środki na organizację tych konkretnych zawodów w ramach szkół ponadpodstawowych. Igrzyska dla młodzieży, a bal charytatywny na rzecz budowy hospicjum w Zgierzu jest dla wszystkich. O tym na sesji przekonywali przedstawiciele Stowarzyszenia Hospicjum. Kolejny już taki bal się odbędzie, na który chcieliśmy bardzo gorąco zaprosić wszystkich mieszkańców Zgierza, wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć w nim udział. Zaproszenia są kierowane nie tylko do wybranych osób, ale naprawdę do całego społeczeństwa, które chciałoby się włączyć w tą akcję niesienia pomocy stowarzyszeniu, w zrealizowanie tej inwestycji. Jest to również jedna z dróg, którą można to zrealizować. Bal charytatywny odbędzie się w sobotę 11 lutego w sali bankietowej Valentino. Całkowity dochód z balu zostanie przeznaczony na budowę stacjonarnego hospicjum. Po wielu latach oczekiwań zgierskie budynki oświatowe nareszcie doczekają się termomodernizacji. Dziś w zgierskim ratuszu podpisano jedną z najważniejszych w historii umowę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizacja przedsięwzięcia jest niemałej wartości. W sumie na łączną kwotę ponad 56 milionów złotych. Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Zgierza w formie partnerstwa publiczno-prywatnego sprawia, że nasze miasto jest absolutnym pionierem w województwie łódzkim, a realizowane przez Zgierski Urząd przedsięwzięcie jest jednym z największych w Polsce pod względem zakresu i wartości wśród projektów termomodernizacyjnych. Jest to ogromne przedsięwzięcie dla nas samo w sobie, ale również ogromny sukces tych 2 lat ciężkiej pracy mojej, jak i całego zespołu, całego urzędu, bo rzeczywiście sporo czasu na to poświęcaliśmy, a dzięki temu będziemy w stanie uzyskiwać lepsze oszczędności w zakresie bieżących wydatków, bo już w przyszłym roku do końca 31 sierpnia będziemy mieli termin związania jak gdyby realizacji przedsięwzięcia, a przez kolejne 15 lat jak gdyby termin zachowania trwałości realizacji będziemy uzyskiwali już powoli oszczędności na poszczególnych placówkach oświatowych. To nie tylko przysłowiowe doklejanie strepianu, ale taka pełna termomodernizacja energetyczna obiektu. Myślę, bardzo ważne przedsięwzięcie dla miasta i dla jego mieszkańców, a przede wszystkim też dla dzieci, które będą z tych obiektów korzystały. No, wystarczy przejechać się po Zgierzu i zobaczyć, w jakim stanie są budynki oświatowe. I myślę, że to nie tylko jest kwestia pewnego designu, pewnej estetyki, ale i konieczności. Wchodzimy w nowy etap, wchodzimy w etap oszczędności energetycznej i to jest absolutny standard. Standard, który potwierdza tę wysoką jakość wewnętrzną. Po prawie 1,5-rocznej procedurze dialogu konkurencyjnego został wyłoniony partner prywatny, odpowiedzialny za zaprojektowanie, wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych wraz z ich sfinansowaniem. Tym okazała się warszawska firma ENGIE.
zapewnia miastu realizowanie całego przedsięwzięcia za jednym zamachem i zagwarantuje temu miastu oszczędności. Podobny temat prowadzimy teraz w Paryżu, tylko tam jest dla 200 szkół i dokładnie takich samych rozwiązań będziemy używali tutaj w Zgierzu. Mówimy oczywiście o termomodernizacji budynków, ale mówimy także o automatyce zaawansowanej, mówimy także w przyszłości o internecie rzeczy, czyli rozwiązaniach, które pozwolą sterować i nadzorować poszczególne obiekty. To jest jedyny sposób, aby uzyskać pełną efektywność tego typu przedsięwzięć. I takie rozwiązania będziemy także stosować tutaj w Zgierzu. Termomodernizacja miejskich szkół, przedszkoli i żłobka przyczyni się z jednej strony do znacznych oszczędności, które miasto ponosi w związku z ich użytkowaniem, a z drugiej do podniesienia estetyki budynków, które zostaną przy tej okazji wyremontowane. Mówimy o sterowaniu temperatury w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od jakości powietrza i od wymagań danego pomieszczenia, przykładowo ilości uczniów. Dlatego, że nie tylko temperatura decyduje, czy uczniowie dobrze się będą czuli, czy źle, ale także jakość powietrza. To będzie jedno z rozwiązań, które chcemy tu zastosować. W przyszłym etapie, kiedy relacje cenowe na rynku energii się zmienią, myślimy także o zastosowaniu bądź mikrokogeneracji, bądź ewentualnie fotowoltaiki. Będąc na miejscu będziemy i mając partnerstwo długofalowe, będziemy w stanie rok po roku oferować rozwiązania, które na rynku się pojawiają i są coraz tańsze i coraz bardziej efektywne. Zakończenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, między innymi wymiany elewacji, okien, drzwi, wymiany wentylacji oraz innych prac remontowych, w tym poprawy warunków sanitarnych w 24 placówkach oświatowych na terenie Zgierza, jest zaplanowane na trzeci kwartał 2018 roku. Twój miś może zostać ratownikiem. To akcja zorganizowana w naszym mieście przez Radę Osiedla Podleśna. Dzięki zaangażowaniu osiedlowych rajców, a przede wszystkim mieszkańców Zgierza, udało się zebrać ponad 1000 maskotek. Te od dziś pełnią służbę w zgierskiej policji, straży pożarnej i na pogotowiu, będąc przy tym wsparciem psychologicznym dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych traumatycznych zdarzeniach. Pomysłodawcą całej akcji jest poznanianka Marta Lewandowska. Dzięki niej pluszowe misie trafiły do strażaków z Poznania. W ślady studentki postanowili pójść radni Rady Osiedla Podleśna. Jak się okazuje, przedsięwzięcie spotkało się z dużą sympatią ze strony Zgierzan, bowiem udało się zebrać ponad 1000 pluszaków. Oj, chętnie, bardzo chętnie. Nie spodziewałem się, że aż taki efekt będzie. Misie są dla straży pożarnej, dla policji i dołączyło do nas jeszcze pogotowie, tak? Misie będą przekazywane, gdy dzieci będą poszkodowane w wypadkach, w pożarach, w różnych nieszczęśliwych wypadkach. Każdy z nas ma w domu jakieś pluszaki, które gdzieś zalegają na półkach, które się kurzą i niczemu nie służą, a tutaj mogą, prawda, się przysłużyć dzieciom potrzebującym. Stąd taki pomysł. Spakowaliśmy kilka pluszaczków i przynieśliśmy, także miejmy nadzieję, że się przydadzą. Dzieci nie protestowały? No właśnie, troszkę protestowały, ale jest ich tyle w domu, że myślę, że nawet nie zauważą braku tych kilku sztuk, a mówię, my będziemy mieli luźniej, a tutaj się na coś przydadzą. Pluszowe misie, które wspólnymi siłami zebrali mieszkańcy Zgierza, będą jeździć do interwencji razem z ratownikami pogotowia oraz funkcjonariuszami Straży Pożarnej i Policji. Również zaprosiliśmy do współpracy inne podmioty, które współpracują z nami na co dzień. Ci ludzie połączyli się z nami w tej akcji. Te maskotki, które dzisiaj otrzymamy oraz które zebraliśmy wspólnie, będą przekazane policjantom, będą jeździć z policjantami na służby w radiowozie po to, aby jak będzie taka sytuacja, żeby można było temu dziecku takiego misia na pocieszenie wręczyć. Badania wykazały, że obdarowanie dziecka zabawką, na przykład pluszowym misiem, powoduje w sytuacji takiej stresogennej, powoduje, że dziecko odcina się od tej całej sytuacji, a należy zwrócić uwagę, że często są to zdarzenia bardzo traumatyczne. Przykładowy pluszowy miś, który nam symbolizuje i kojarzy się właśnie z ciepłem, opieką rodzicielską, czymś takim przyjaznym dla dziecka, powoduje, że staje się nieocenioną taką pomocą, taką, nazwijmy to, apteczką pierwszej pomocy psychologicznej.
Finał akcji był połączony z organizowaną co roku przez Radę Podleśna imprezą noworoczną dla mieszkańców osiedla. Podczas tej sobotniej nie zabrakło atrakcji tanecznych dla dzieci, paczek świątecznych ze słodyczami czy pokazów walk w wykonaniu rycerstwa ziemi zgierskiej. A już niebawem dalszy ciąg akcji Twój miś może zostać ratownikiem. Wraz z nową edycją organizatorzy chcą ją nieco rozszerzyć i oprócz pluszaków zbierać także książeczki dla dzieci, gry planszowe czy zabawki, które zalegają w naszych domach. Szczegóły jednak pojawią się wkrótce, o których i my będziemy także Państwa informować. Co roku miliony rodziców podejmują pracę, którą można uznać za jedną z najcięższych, jakie można sobie wyobrazić. Zostają rodzicami. Biorą na siebie odpowiedzialność za zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka, wychowanie go na dobrego człowieka, który będzie twórczy, produktywny i zdolny do życia w społeczeństwie. Relacja między rodzicem a dzieckiem bywa trudna, co może przyczyniać się do powstawania problemów, z którymi rodzic nie zawsze jest w stanie sobie poradzić. W takich sytuacjach warto poznać zdanie specjalisty. Spotkanie było poświęcone relacjom między rodzicami a dziećmi w różnym wieku. Podczas wykładu skupiono się głównie na radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych. Psycholog przedstawiła innowacyjną metodę współpracy. Przydatna choćby wtedy, kiedy rodzice, tracąc swą cierpliwość, krzyczą na swoje dzieci, bo te na przykład nie chcą odrabiać lekcji. To jest taki pomysł, który polega na tym, żeby rozwiązywać ten problem, zanim w ogóle do niego dojdzie. Rodzice muszą tutaj użyć całej masy empatii, cierpliwości, muszą znaleźć czas, miejsce, żeby usiąść z dzieckiem i powiedzieć do niego mniej więcej coś takiego. Słuchaj, ostatnio zauważyliśmy, że masz problem z odrabianiem lekcji. Co się dzieje? I wtedy zaczyna się rozwiązany problem. Ten sposób zapewne zadziała, ale pod warunkiem, że rodzice będą uczciwi w tym podejściu, czyli będą rozmawiać z dzieckiem po to, aby poznać jego punkt widzenia i chcieć ten punkt widzenia uszanować. Może się jednak tak zdarzyć, że dziecko wykazuje silną niechęć nawet do samej rozmowy. Jeżeli dziecko nie chce rozmawiać z rodzicami, to znaczy, że doszło już na tyle, konflikt się zrobił poważny, że chyba potrzebna jest jakaś osoba trzecia, neutralna, może jakaś pomoc ze strony poradni, może jakaś pomoc ze strony jakiejś zaprzyjaźnionej cioci, przyjaciółki, takiej, która potrafi spojrzeć na problem i oczami dziecka i rodzica. To też jest do rozwiązania, ale lepiej nie czekać, tylko wziąć się od razu do pracy. Organizatorem spotkania z psychologiem było Koło Gospodyń Miejskich w Zgierzu. Pomysł, aby styczeń dotyczył w zasadzie rozwiązywania różnego rodzaju problemów z dziećmi, bo wcześniej miałyśmy spotkanie też z logopedą, zrodził się z okazji ferii, które teraz mieliśmy w województwie łódzkim. No i też dlatego tematyka dotycząca dzieci, żeby rodzice mogli bliżej się przyjrzeć swoim pociechom, problemom, z jakimi się stykają przy wychowywaniu swoich dzieci. Wykład na temat relacji między rodzicem a dzieckiem przyciągnął kilkanaście osób. Organizacja warsztatów dokształcających to jedno z założeń Koła Gospodyń Miejskich. Wkrótce odbędą się kolejne spotkania. Turniej grupy trzeciej wojewódzkich rozgrywek młodziczek dla siatkarek z Włókniarza nie okazał się być łatwą przeprawą. Ze wszystkich trzech meczy nie udało się wygrać ani jednego. Siatkarki z Bełchatowa czy z Łodzi okazały się dużo lepsze. Na tak słabe wyniki Włókniarza miał wpływ na pewno brak kilku kluczowych zawodniczek, które leczą swoje kontuzje. Siatkarki z Włókniarza Zgierz rozegrały wczoraj turniej rundy zasadniczej wojewódzkich rozgrywek młodziczek. Niestety kontuzje nie ominęły naszego zespołu i turniej musieliśmy grać w bardzo okrojonym i eksperymentalnym składzie. Dodatkowo nie wszystkie grające zawodniczki były w 100% zdrowe. Pomimo takich problemów dziewczyny na boisku dawały z siebie wszystko. Momentami grały bardzo dobrą siatkówkę, która sądząc po reakcji podobała się kibicom. Dziewczyny się budziły powoli. Mamy nadzieję, że w tym meczu naprawdę pokażą. Tak, miały przerwę, lekką ferię, ale no walczyły, na meczu walczyły. Ale poziom chyba turnieju dość wysoki. Bardzo wysoki. W turnieju nie zdołaliśmy wygrać żadnego meczu, ale dziewczyny mierzyły się naprawdę z dobrymi i doskonale dysponowanymi drużynami. Na ich tle zaprezentowały się naprawdę dobrze, a zdobyte doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości. Wie pan, jak się robi błędy własne, zrobiliśmy chyba z 5-4 zagrywki popsuliśmy. No, na własnych błędach się daleko nie pojedzie, niestety. Faworytkami jesteście? No raczej chyba nie, bo Salos był faworytem, bo był w grupie wyżej, spadł, no więc chyba on, a my chyba taki cichy. Niestety we wszystkich meczach nie udało nam się wygrać ani jednego seta. Mimo zimowej aury zrobiło się w ostatnich dniach bardzo słonecznie i według zapowiedzi synoptyków przynajmniej do weekendu ma tak pozostać. Zapraszam na prognozę pogody.
Jutro przewidywane jest w naszym regionie duże zachmurzenie, jednak nie powinno padać. W dzień temperatura będzie oscylować wokół 1 stopnia na plusie. Podobnie będzie w środę, jednak na niebie pojawi się zdecydowanie więcej słońca. Jedną kreskę powyżej zera pokażą termometry w czwartek. Zachmurzenie będzie słabe i umiarkowane. Noce też niezbyt mroźne, maksymalnie do minus 4 stopni. Ciśnienie będzie spadać, co może dla wrażliwych oznaczać spadek formy. Dziś to tyle w wydarzeniach. Zaraz po nich zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Lekcja Zgierskiej Historii. Dziś Maciej Wierzbowski opowie o tym, jak dawniej spędzano ferie. Kolejna porcja informacji lokalnych w środę o stałej porze. Spotka się z Państwem Mateusz Adamowicz. Spokojnego wieczoru, do zobaczenia. Do wynajęcia jest lokal biurowy na pierwszym piętrze w siedzibie Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum Zgierz przy ulicy Lechonia 2. Lokal składa się z pomieszczenia o powierzchni 15,3 m2 oraz z zabudowanego holu o powierzchni 7,8 m2 i o wysokości 4,5 m. Dostęp do łazienki, jedno wspólne wejście. Lokal w dobrym stanie, gotowy do wprowadzenia. Okna PCV, centralne ogrzewanie, na podłogach płytki gresowe, terakota w łazience, system alarmowy, system monitoringu, podlicznik energii elektrycznej, możliwość świadczenia odpłatnie usługi internetowej. Idealny obiekt dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą z niskimi kosztami utrzymania wynajmowanego lokalu. Cena 10 zł za metr kwadratowy, czyli 231 zł netto na miesiąc plus centralne ogrzewanie oraz ryczałt za wodę i ścieki. Szanowni Państwo, w poprzednim odcinku mówiłem o przygotowaniach świątecznych. Teraz mamy praktycznie jeszcze taki okres przedświąteczny w normalnych rodzinach. To choinka trwa do 2 lutego bodajże się, wtedy dopiero rozbiera. Czyli okres taki poświąteczny,
ale dość szczególny, bo jesteśmy także w trakcie ferii szkolnych. I tutaj chciałbym przypomnieć tym moim rówieśnikom lub trochę młodszym, a najmłodszym powiedzieć, jak to było dawniej. Zacząłem chodzić do szkoły w 1947 roku, czyli to naprawdę bardzo dawno. Szkoła była wtedy normalna, to znaczy siedmioklasowa. Rok szkolny podzielony był na cztery okresy lub kwartały, jak mówiliśmy. Na każdy okres były stopnie, nie było semestrów żadnych, testów. Trzeba było napisać, wyliczyć coś tam na jakiejś klasówce czy przy innej okazji. No ale przychodziły te święta, to była ta gorączka przedświąteczna, o której mówiłem poprzednio, a potem przychodził okres ferii. Ferie były w ciągu roku dwa razy. Raz były z okazji Bożego Narodzenia i one trwały od Wigilii praktycznie do Trzech Króli. I drugie były święta wielkanocne, to trwały chyba od Wielkiego Czwartku, no bo to rekolekcje bywały wtedy. Tam dzień czy dwa dni po świętach się kończyły i to były te wakacje w ciągu roku. Co robiliśmy w czasie tych wakacji? No teraz są ośrodki, domy kultury, młodzież szaleje. My żyliśmy w czasach normalnych, jak wspomniałem. To znaczy nie było telefonów komórkowych, w ogóle zwykłych telefonów nie było, kablowych tak zwanych. Nie było smartfonów, telewizorów, komputerów. Żeby z kimś porozmawiać, no to trzeba było porozmawiać. Albo napisać list lub kartkę. Takie były kartki pocztowe, świąteczne i takie okazjonalne. Pisało się życzenia, wysyłało się. A i tak ludzie piorunem wszystko wiedzieli, jeżeli ktoś... Coś się stało w Białymstoku o 3 w nocy, to my już w Zgierzu o 4 wiedzieliśmy. Nie wiem, jak to było, ale tak było. Co mogliśmy robić my dzieci? Tak się szczęśliwie lub nieszczęśliwie złożyło, że w Zgierzu na stacji w czasie ostatnich dni wojny Niemcy zgromadzili ogromne transporty ze sprzętem wojskowym. Sprzęt wojskowy to były narty. Do dzisiaj w wielu domach w Zgierzu te narty są. To były takie białe narty, na biało pomalowane, z takim zielonym paskiem wzdłuż. Wiązania takie kandaharowe, zwykłe, proste, rzemyk z przodu, rzemyk ze sprężynką z tyłu. I one były takie, ni to biegówki, ni... ani jedna, ani zjazdówki. Teraz jest specjalizacja. Były narty. I te narty, delikatnie mówiąc, w 1945 roku, pierwszych dni, w tych dniu po odejściu Niemców, a przed wejściem wojska, to były dwa dni przerwy, my te narty w Zgierzu rozszabrowaliśmy. Tego było kilka wagonów. Z tego, co pamiętam, to w niektórych dzielnicach Zgierza płoty stawiano z tych nart. Po prostu odrywano te wiązania, odcinano czubki i był piękny płotek, piękna deseczka, wyszlifowana i jeszcze z jednej strony pomalowana. Ja do dzisiaj mam chyba taką jedną parę. Później nam w szkołach dawano, w średniej szkole to dostawałem takie narty. Możecie Państwo powiedzieć, nie wiem, czy te zimy były bardziej surowe, czy mniej surowe, no różnie to bywało. Ale jak był tylko śnieg, to się jeździło na tych nartach. Biegało, ale szukało się górek. Ja mieszkałem na tak zwanych piaskowicach placach. To jest teren dzisiejszej oczyszczalni. Na lewo od istniejącej jeszcze ulicy Łukasińskiego. I najbliższe takie górki, no górki, to były tutaj przy ulicy Cegielnianej.
stara cegielnia tam stała i po tym cegielnisku zostały takie jakieś wykopy, nasypy, niesamowite rzeczy. Ja tam dawno nie byłem, podejrzewam, że dzisiaj to jest wszystko już wyrównane, ale tam można było jeździć. Nawet żeśmy sobie takie skocznie robili. Proszę Państwa, można było skoczyć, ja wiem, metr, może 2 metry, jak się ktoś bardzo wziął na tych nartach. Ale no tak, żeśmy ten czas spędzali. Większą nieco wyprawą była wyprawa w Góry Wilamowskie. Wiecie Państwo, to jest tak na północy Zgierza. Dzisiaj ta wieś nazywa się Rudunki. Dawniej ona się nazywała Wilhelmówek. Na rosyjskich mapach jest jeszcze napis Wilhelmówek ili Rudunki, czyli Rudunki. I tam dalej, tam gdzie teraz to wysypisko śmieci i troszeczkę dalej, tam do dzisiaj nie były jakieś zjazdy. Wyciąg nawet chyba był. No tam się, to już była wyprawa. Raz, dwa razy w ciągu sezonu robiliśmy wyprawę do Smardzewa. No i tam się jeździło, no ale to już była wyprawa taka całodzienna, męcząca trochę, ale człowiek był młody, to wszystko przetrzymał. Dzisiaj by mi się nie chciało na nartach jechać do Smardzewa, na tych biegówkach, nazwijmy to. No inne zabawy zimą to raczej nie wchodziły w grę, no bo można się było bawić w chowanego na podwórku, u nas czy u sąsiada, czy pomiędzy domami. Różne takie zabawy w klasy, w jakieś króle, lule i tak dalej też nie wchodziły w grę. Jeszcze można było zjeżdżać na sankach. Tutaj lepiej, żeby najmłodsi nie słuchali, bo proszę Państwa, Jeszcze mówiłem już o rzeczach, których nie było samochodów. Jak ulicami Zgierza tam co godzina przejechał jakiś samochód, ja mówię o latach końcu lat 40. i początku 50., to wszyscy stawali i się patrzyli. Proszę Państwa, no przecież ulica długa. Tutaj od dawnego kościoła ewangelickiego w dół, no to idealny tor saneczkowy. Śniegu nikt specjalnie z ulic nie uprzątał, jak spadł to był, tam go udeptały trochę wozy, sanie i nieliczne samochody. Ulica dzisiejsza 3 maja. Tutaj mniej więcej od skrzyżowania z Narutowicza w dół idealny tor zjazdowy. Przed wiaduktem na ulicy Długiej, tam takie nasypy są, bloki po jednej stronie, po drugiej. Domy, tam nic nie było. Zjeżdżało się z tych nasypów poprzek Długiej. Bo mówię, samochód tam przejeżdżał co godzina i wypadków specjalnie nie było. No dzisiaj to jest niemożliwość, przynajmniej asfalt oczyszczony, nawet by nie było po czym się ślizgać. Ale takie były nasze zabawy. Sport zimowy. To już troszeczkę człowiek był starszy. No, w Zgierzu mało kto pamięta, że były kluby hokejowe. Najpierw był chyba HKS, harcerski klub sportowy, to się potem przekształciło w klub sportowy Włókniarz, ale była jeszcze od przedwojny, był klub sportowy Boruta. I jedni i drudzy grali w hokeja. Proszę Państwa, jakbyśmy tak policzyli, to z tych zawodników, którzy tam grali, to by taką dobrą piątkę na dzisiaj też stworzył. Olczyk, Stanisław nieżyjący, Józek Stefaniak w Borucie, Olczyk we Włókniarzu, a jeszcze wcześniej byli olimpijczycy, Antuszewski i tak dalej. Nie chciałbym wymieniać nazwisk, ale ich było przynajmniej kilkunastu zawodników na poziomie krajowym. Oczywiście tym klubom się różnie powodziło, ale na miejsce, na lodowisko Włókniarza, tam teraz jest zabudowane, nawet śladu nie ma, to przychodziły tłumy. A jeszcze jak na dodatek przyjechała rewia na lodzie, proszę Państwa, tak było. Przyjeżdżała rewia na lodzie i pół Zgierza stało i patrzyło na te tańce, hulanki, swawole na tym lodowisku.
Zimą też przy Borucie był zawsze silna sekcja zapaśnicza. Przecież zaczynał karierę Leszek Krop i wielu innych europejskiej przynajmniej sławy zawodników. Te mecze bardzo często rozgrywano na terenie sali gimnastycznej w szkole numer 4. To tam się nie można było wepchnąć. Wszyscy tam chodzili. No, z innych takich atrakcji świątecznych, to znaczy muszę przyznać, że za bardzo nie było. Człowiek musiał sobie czas organizować sam. I to oczywiście inaczej wyglądało u dzieciaków, które mieszkały gdzieś tam w rejonie Rudunek, w rejonie Przybyłowa, w rejonie Nowego Miasta, inaczej na Starym Mieście. Każdy na swoją modłę ten czas sobie organizował. Jakoś to było. Jeszcze chciałbym tak na chwilkę wrócić do szkoły. Po drodze, gdy jechałem, tutaj rozmawiałem z panami w samochodzie. Proszę państwa, zaczynałem szkołę, miałem elementarz Falskiego, czarno-biały. Tak się dzisiaj zastanawiam, komu to przeszkadzało, że te elementarze Falskiego zniknęły. Ja nie wiem, czy one istnieją. Ja miałem czarno-biały. Moje siostry, które zaczynały chodzić 3-4 lata później, to już miały kolorowe. Ja im strasznie zazdrościłem, że to jest ten sam elementarz, ale kolorowy. No, były wierszyki, które pamięta się o dzisiaj, o kotku, który pił mleko, o tym, że szewc robi buty dla krawca, krawiec szyje ubrania dla murarza, a murarz buduje domy, żeby oni mogli mieszkać. Wiersz kończył się taką puentą. Tak dla szczęścia, nie pamiętam, ludzi, i dla dobra wszelkiego, wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego. Komu to przeszkadzały? Ten elementarz, ta siedmioklasowa szkoła, te wiersz. Proszę państwa, 7 lat to kończył, miał 14. Szedł do szkoły średniej, 4 lata w ogólniaku, czyli 14 i 3 to 17, 18, a jak do technikum to właśnie 18, 19. I było normalnie. Uczyli nas ludzie bardzo, miałem to szczęście, że uczyły nas nauczycielki przedwojenne. Ja nie mówię o nauczycielach. Później w latach 50. zaczęli przybywać nowi, wtedy taki był krzyk, zlikwidowano ZHP, przyszła taka młoda pani, do dzisiaj żyje, nie chcę mówić jej nazwiska, strasznie wprowadzała na siłę ZMP, kazano nam w 7 klasie, kazano nam się ubierać w takie zielone koszule i czerwone krawaty, a na defiladę pierwszomajową wypędzano wszystkich i musieliśmy krzyczeć. Nie pamiętam. Stalin, Bierut, Kim Ir-sen. Nie wiem, ten Kim Ir-sen, skąd on się wziął, ale bo to była wojna koreańska wtedy. Tak musieliśmy się zachowywać. Ale poza tym było fajnie. Dzieciaki zawsze znalazły miejsce do zabawy. No, gry były takie bardziej letnie, grało się. Tutaj muszę państwu powiedzieć, że nie wiem do dzisiaj, jak ta gra się nazywa. W mojej szkole mówiono na to, że gra się w pipla. W innej szkole mówiono, że gra się w kipla. A teraz wyczytałem w takiej książce o Łodzi, że ta gra nazywała się kipel. Nie wiem, jaka ta prawdziwa nazwa była. Dowcip polegał na tym, że układano w słupek monety, przedwojenne najczęściej. Jak sobie przypomnę, to niektóre to były srebrne, ale po niemieckie, z kilku metrów, tam 3-4 góra, rzucało się tak zwaną szajbą, czyli taką podkładką dużą. I jeżeli się trafiło, to trzeba było tak tą szajbą uderzyć, żeby ta monota się przekręciła do góry dnem. Jak leżała ryżką, to orłem do góry, a jak odwrotnie, no to też odwrotnie.
No i wygrywał ten, kto najwięcej tych monet zdobył. Jednym z, oprócz szajby, było jeszcze kopytko. Proszę Państwa, dawniej przewody elektryczne były w koszulkach ołowianych. I ten ołów wyrzucony na śmietniki, kawałki tego się zbierało. W piecach węglowych, których się wówczas paliło w kuchni, były fajerki. I ta ostatnia to była z takim wgłębieniem. Tam był taki pręcik poprzeczny do haczyka, żeby to zdejmować. I w to się wkładało ten ołów. Po podgrzaniu ten ołów się topił i zostawało takie kopytko. Z jednej strony wklęsłe, z drugiej płaskie. No a to już była wyższa szkoła jazdy. To prawie że uniwersytet w czwartej klasie. Ktoś kończył, jak miał kopytko własne i nim działał. No tak było, można by tak w nieskończoność. Chciałbym zwrócić uwagę, tak jak już powiedziałem, że każdy na swoim podwórku, na swojej ulicy, w swoim rejonie ma te wspomnienia troszeczkę inne. Ale łączyło nas wszystkich jedno. Wtedy było bardzo dobrze. I to nie dlatego, że to był PRL, który się wtedy jeszcze dopiero budował. Dlatego, że mieliśmy po te kilkanaście lat. Chciałoby się teraz, ale grzechy nie puszczają. Dziękuję bardzo.